No dobra, to siema. Siema, razy dwa. Razy dwa, widzowie, witamy. Teraz już mamy główne wejście na antenę. Na antenę. Podsumowanie roku, takie sobie wymyśliliśmy. Zasiądziemy, podsumujemy cały rok. Ta muzyczka, wcale piwko, wiecie jak to jest. I co? O, Tymbark. Tymbark. Zaczęliśmy, jak to? Stachu w sumie zaczął rok w tym roku. W 2020. No mamy, w sumie to będzie odcinek już na 1 styczeń, ale no mamy 31 grudzień dzisiaj. No i co? Stachu zaczynał remont Ursusa. A i na to początku. Remont Jerony. Podjąłbyś się jeszcze raz? Nie podjąłbym się, zapieram. No. Kupiłbym sobie od razu silnik od Zetora, jakbym wsadził. Albo byś sprzedał. Albo bym sprzedał, jak stało. Bo ładnie wyglądała i dołożył, no, i był większy, nie? Bez kitu. Przygod było w ocenie miara. Że osiwiałem, kurde, całe wtedy. Jak to było? Czekajcie, Stachu mówi, a tylko silnik się zrobi. Silniczek szybko zrobimy. A ty od razu, Stachu, zdejmuj kabinę. Mówię od początku. No więc nic nie będziemy przy kabinie ruszać, mówię. Sam tryb. Skrzyni nic nie będziemy ruszać. Nic nie będziemy ruszać. No to dobra, zdejmij silnik, dobra, może te skrzynie. No bo... Dlatego było rozpoczęcie skrzyni, bo było lipa z silnikiem, nie było co robić. Cześć, bo... silnikiem. No to była akcja tak, że na początku Stachu tylko silnik zarobić, i on tam silnik to w przednim mości tam zrobił, tam skrzynia zaglądana była, też wszystko jakby kupiony, podnośnik zrobiony, nie ma co, nie? Wiesz, kurde, jeszcze mam gdzieś jakieś tam coś tam. Akcji przez 5 minut. Jak wyszło, tak wyszło, że Stachu kabiny nie będzie ściągał, bo nie będziemy więcej tam rozbierać. Jak się stało, że trzeba było tu mordować się w garażu, no ale i kabinę ściągać. W garażu dał radę i dał radę. No, trochę się tych umordowali się. Lecieli, no. To była akcja. Umordowaliśmy się nieźle. No, a najgorsze to było, że ten blok był gumiany i co, no ale już sprzedany. Tak, historia z blokiem była, że jeden był kupiony, drugi, zły, trzeci, drugi to, tak? I za trzecim razem dopiero kupiliśmy, tak, coś w miarę możliwości. Nadawał się do roboty i tak naprawdę remont stał i chyba dopiero w marcu był silnik złożony, nie? W marcu chyba tak. Bo w marcu silnik, no. Potem... Marcu, jeszcze była w międzyczasie akcja las ze szwagrem. Nie, i tym, i akcja Sosenki też akcja była. Akcja Sosenki były. Co? Sprawca zamieszania. Jakie sprawca zamieszania? No i to ty spuszczałeś. Mówiłem tamtą, kurwa. Źle pociąłeś. Nie, źle, tak, nie, źle tak. Stanął ciapkiem i gotówką. Jaką blachę się kupasz? Jego matę czy z pawarką? Pewnie, że z pawarką. Ja ci, kurwa, dam. Tak, no. No to tutaj to się nic wielkiego jakoś nie działo, no. Dopiero do marca, tak w marcu... Jak mieliśmy właśnie ten blok, to już wtedy tak poszło. Tak, jest, widać, że tu na odcinku jest w marcu, że był blok. Znaczy było składane. Jak mieliśmy blok, to później żeśmy wyjechali mostem tym. Tak. Pawiat, już dymka puszcza. Patrz, patrz na to, już... O, widzisz, już dymi, kurde, już cię dwie do roboty. Tak. I później znowu wszystko było składane. Ale jeszcze było, już była akcja nawozy, a my jeszcze 60 żeśmy nie złożyli wtedy. Rozpoczęliśmy sianie nawozów, to chyba 30 z bitką, pamiętam. Tak, 30 z bitką, no i żeśmy... Ale czekali, zimno było. Tutaj mały na tym, no ale to będziemy tam urywki z każdej akcji wrzucać. No i jest po tym, jak była Ursus, ma już skrzynię, montaż mechanizmu różnicowego, takie był tutaj tytuł odcinka. Tryby od Zetora, żebym pamiętam, jak wsadzał. Każdy tam pisał w komentarzu, słaby luz, słaby luz. I co, jeździ, jeździ, nie urwało. Nic nie wyjeździ. Nie urwało, albo jak czyśmy u Józia nitowali, tylko ło, no tak, tak, a to teraz takie nity, to tam podejrzewam, no, nie ma się tam szans. Nie dzieje. Nie ma szans, żeby je ruszyło. Grzaliśmy, że nie wolno grzać, że to tak, ale jak to nie wolno grzać? A co im się stanie? Struktury nie zmienią, nie hartowane, no, nic. I wtedy pierwsza akcja ruskim z agregatem. To się mówi, wiosennych to było. Tak, a Rusek już z agregatem latał wtedy. Tak. No i chudo dawał sobie radę, wtedy robiłem chyba podziemniaki. Akcja ziemniaki? Pod ziemniaki. A nie siałeś, nie siałeś czasem jeszcze tych, tych takich niedobitków? Co, siałem, co rane było tak to jest późno, później, to widzisz, to jest po targach. Filmik jest jak ziew, talerzowanie, a to wszystko te 25. Manewry, no. W międzyczasie ten kończyłem orać ten ugor taki, co żeśmy 4 razy się, czy tam 5 razy się zakopali. Zakopali. Co koparka się wyciągała. Koparka mnie wyciągała. Potem targi były między siebie, a ja akurat od początku, od którego? Od 16 marca byłem w Niemczech na 3 tygodnie na robocie. Wtedy nie było i tutaj były akurat... Targi mnie ominęły niestety. Na miniaturce nasi widzowie z Małgorz. Tak, Marcel z ekipą. Pozdrawiamy z tej strony, Ursusik C330, najlepszy widz. No najlepszy. Dokładnie. Najdłużej chyba od
Jeden z pierwszych. Dokładnie. No i co? Potem było uzbrojenie siuntki. Odpalanie. Odpalanie, potem ma... Ale chodzi! Tu się pojawiła właśnie ta myśl, no i co, po majówce wtedy po sadzeniu pyrków, 1 maja impreza, 2 sadzenie pyrków i 3 maja był wyjazd do Ostrowca po kombajn. Pierwszy był taki, dobry był pierwszy kombajn. Dobry był, ładnie pali, wszystko ten, gada, ja... Z056. Kurczę, ja to... Stachowi oblaszkę dziurka przeszkadzało. Dziurka mi przeszkadzała, to i tak musiałem w tym robić to samo, ale jeden ciąg, nie? Ale jeden ciąg, ale to... Dobra, ci pek, powiedz mi teraz. Dwa. Ta marko zeznana z ciemną blachę. Elektrodową? Czy nikomatem? Teraz? Elektrodową. Dobrze! Naprawdę? Naprawdę to zaraz wezmę ten nikomat i tak pierdzi w łeb, że się nauczysz do czego służy. Elektrodową ci nie odkąpię. Stachu! Przezać to tak jakby z dupy do mordy zaoprą ludzką samicę. Na początku fajnie, a potem... Tam ten znowu był 79. No, pierwszy kombajn to człowiek był taki niepewny, wiadomo co będzie, no. Co może dalej? Będzie lepszy drugi, pierwszy najlepszy, no nie wiadomo, może względem Z056 to był wtedy najlepszy kombajn. Wszystkich tych, co oglądaliśmy? Tak, no to nie było lepszego. Jeśli chodzi o model rekorda, no to i nie oglądaliśmy rekorda, tak. Żadnego. Z rekordem to zaraz też historia, jak tam wyszło, to było zabawne. Jedynie oglądaliśmy tylko wtedy, co był ten 056, ten taki rozpierdzielony, coś leżał pod plandekami. I oni mieli tego bizona niebieskiego. Tak, to, tak, to tego samego dnia potopili. No to i tego samego dnia kupiliśmy naszego. Rekord zapłacić zaliczkę. No to było jeszcze 7 kombajnów po drodze. Chyba 7 sztuk obejrzeliśmy, czy 6 albo 7 sztuk? Obejrzeliśmy tak, Ostrowiec, obejrzeliśmy i mieliśmy jechać na Morawice, pamiętasz? Coś żeśmy mieliśmy szukać po podwórku, bo gość miał na wieczóra, nie odbiera telefonu. Nie odbiera telefonu. Na Ogoszczy, tak? Tam też taki był niby za 26, ale padł taki, że silnik to był taki z olejem za pies. Zmordowany w ogóle i luzy na orbitrolu i cały ten... Tam pospawany, tam wszędzie było pospawany. Rama była też pospawana chyba pod kraterem. Jako kukurydzę się pał pewnie ten kombajn, bo tam gdzieś. To trzy, gdzieś jeszcze byliśmy. Bozentynie byliśmy oglądać tego. No ten też nie był, tylko że on był stary. Tyle stary, był 70, 50 tak? To było. Przerobiony na trochę, udoskonalony na Na wąskim kapciu był, ładny był, no wiadomo, ale oczami się sprzęt nie kupuje. Oczami się sprzętu nie kupuje, to zresztą, że ładny był, ale tam wiadomo, swoje mankamenty miał. Bo cóż, no tam było parę kombajnów, że na sprzedaż. Już nie pamiętam, gdzie oglądaliśmy. No i później oglądaliśmy właśnie chyba tego i pojechaliśmy. W wózku byliśmy jeszcze oglądać kombajn. Tak samo Zbycha byliśmy dalej, co tam jeszcze było. No chyba nie było, potem już żeśmy mieli przerwę jakiś przerwa czas. Przerwa była, bo nie było nic ciekawego na internecie. I się znalazł w Opatowie taki z bezsieczkarni, szukaliśmy, żeby nawet tańszy, bo żeby nie rozkochowane dupy były. No. Bo bezsieczkarni. No i... Była tak, że pojechaliśmy do Opatowa, godzina chyba, tam byliśmy na 19 gdzieś jakoś. To wtedy właśnie był ten tam rekord, oni kupili rekorda, tego chcieli sprzedać. Tak, rekorda kupili niebieskiego, też kupę kasy włożyli w niego, no i co? Ale wtedy on stał pod... on silnik to miał chyba wtedy dobry, bo pamiętasz, jak on palił, w szoku jak on odpalił, cygnął od szału. Silnik dobry, nie odpalany był, no to tam też nie wiadomo. No. Wiadomo, silnik to pochodzi, to wiadomo jak jest, ale wydawało się tak na pierwszy rzut, porównując te inne sprzęty, jak żeśmy widzieli, to silnika z tego z Małogoszczy, co pokaże, co ten, zrobiliśmy chyba drugi wyjazd, no to tam była bez różnic. I był i niezażygany olejem, i czysty, i ładnie, nie pocił się. Widać, że nie był myty, bo był ukurzony cały, był fez, także nie pocił się. To fajny sprzęt, tylko tam były mankamenty jakieś, już nie pamiętam jakie nawet, kurczę. Tam opon chyba z tyłu nie było. Z headerem był problem jakiś, to wiecie, bez kabiny był, bez sieczkarni. No także... też już trochę swoją, a ten, blachy też już swoje. No, blachy były pognite strasznie. No tak wizualnie, no to gorzej jednak wyglądał niż nasz złomek. No i co, potem... No i wtedy telefon. Telefon od wuja. Telefon od wuja Daniela. Kurde, chłopaki, chodź to jedziemy. Chłopaki, dobra, kurta, to podziękuj, tak, jedziemy. Przyjeżdżaj na domie, jedziemy. No i pojechaliśmy. I... No i
I wtedy pojechaliśmy, zajechaliśmy ile? Żarnowa? Wtedy PS100 zrobiliśmy, bo w tamto pojechaliśmy ileś? 70 km tam było w jedną stronę, a od samej Opatowa do Żarnowa było 150 km. No. Tyle było? Przecież ja zatankowałem, zrobiliśmy prawie 400 km w sumie, w tego dnia wieczorem. Może właśnie, już nie pamiętam, wiem, że długo. Przyjechaliśmy tam chyba na 20 czy na 21, bo już ciemno to było, a co jeszcze lato było, to powinno być. No półtorej godziny jechaliśmy, jak jechaliśmy. Żeśmy go oglądali już po ciemku. Po ciemku oglądaliśmy. Po ciemku kupiliśmy. No ale to była taka szybka decyzja, były w miarę sensowne pieniądze. No i wiadomo, to był rekord też tak. Pierwszy, nie zastanawialiśmy się nad rekordem, bo wszystkie rekordy, które były, to 40-50, ale kurde, to było... Po 5000 się tam o 40 się zaczynało, ale też nie wiadomo było, co tam było. Nie? No i nawet ten rekord był poza naszym budżetem, jak podsumowywaliśmy. To rekord był poza naszym budżetem, bo my szukaliśmy na dłuższy dych, a tylko wyszedł kombajn ponad 30 tysięcy jeszcze. Tak. Dobra, wracamy. I co? Gdzie kończy? Znaczy, no na zakupie Bizona, no i co? Kupić, no. 3 tygodnie stał bodajże, ogarnęliśmy transport. Bo był zamysł, żeby z nim wracać na koło. Na koło, ale dobrze, że nie wracaliśmy, bo się potem okazało, jak wyjechaliśmy z Żniwa, że wariator rozdupcony, pasy obracało. Tyle kilometrów nie przejechał. No. Drogi pamiętniczku, nowe koło za 1600, o zobaczcie jakie pięknie jak się mieni. Nowy, nie to sorry, stary pasek, bo ten drugi strzelił. Tu nowy za 600, a gdzie ten drugi? A tu jest stary, pęknięty, jeszcze gdzieś jest jeden za 600. Pszeniczka, żniwa, popołudniową porą. Zobaczcie jak pięknie słoneczko świeci. Robimy tu dzisiaj biwak, zapraszamy na imprezę. Zapraszamy na Wiksę. Wiksa, 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 Wiksa. Palimy tu grilla, namioty i bajania do rana. A kurier przyjedzie rano. Tu pod kurde kombajn z pasem. Chłodnica jeszcze rozdupcona, tamta oleju była, także to byłoby za dużo roboty. No i ściągaliśmy go na lawecie. I się zaczęło. Film z nowego nabytku 102 tysiące. Dziękujemy za obejrzenie, za wszystkim, który się podobał. O, już tu strzelają w Sylwestra. I się zaczęła zabawa od 23 czerwca, jak wjechał tu na plac. Dzień w dzień była walka. Zaczęliśmy z nim walczyć. 10 temu było. No, pół roku już. Jeszcze Sianokosy, żeśmy zdążyli jeden odcinek zrobić Sianokosy, takich szybkich. To już był na placu tutaj, nie? To już był na placu. No. I co? I się zaczęło. Nie, no nie był na placu, bo żeśmy zrobili. Na placu było. No już tak, tak. No. Czekaliśmy, że aż zrobię Sianokosy i dopiero wtedy wjedzie na podwórko, żeby było miejsce. Tydzień czekaliśmy jeszcze, żeby skończyć. Uj, przepraszam, bo trzeba było zebrać sianko do końca i tak. Też pogoda chyba była, chyba też jakiś był jeden taki przestój, że tam. Czy nie było z deszczem? Było chyba też z deszczem. Było z deszczem, że chyba padał. Kończyli wcześniej, ale trzeba było suszyć jeszcze. Bo... Siano, bo nie do zbierania było. No i co? Zaczęła się gehenna. W sumie to właśnie widać, że jest jak przyczepa stała, a on stał już z nami. No. Był, bo żeśmy częściej przecież rzucali na przyczepę. No. Temperatura. Elegancko skacze! Dobrze, dobrze jest! No i skrownik wycięty, ten zardzewiały. O, włączył mu carnię, pika nam jeszcze wycząsać, ale tam chuj, ustawi się. O! Ale chuja kabiną. Przyczepa, wszystko, cały stół nasze, roboczy na przyczepie. Warsztat. Warsztat. A żeśmy gratów nie zanosili do garażu. Bo nawet nie było. Jak żeśmy kończyli, 23 po 23 raz rozbierać. No, ze światłami. Na trzeźwo, ale raz na nie trzeźwo, to nawet do północy siedzieliśmy. Akcja osy. Kurwa, ja to rzucam na podwórka, pchnę słomy. W okularkach jak stały rząs. Dowieźcie w swoim czasie. Mnie szmata ujebała. A ja mam uczulenie. A tam siedzą. Zaraz będzie po nich. O, siedzi gniazdo. Nagrywasz co? Nagrywam. Grzej. O. Dawaj, pal.
Najwyżej. Ale to robota się skończyła o 18. O, to wtedy chyba jak myliśmy. Cały kurwa, nie masz, cały mokry, wszystko mokre podwórko, ale czyśniutki. No, no to było. No. Gdzieś tam filmiki jakieś były. Tak, no i co, była gehenna, cały miesiąc walki. Co żeśmy rozebrali, to jeszcze więcej. To, jeszcze no, więcej. W końcu się tak stało, że jakby go chciał, to by wszystko by rozebrał, tylko czasu było mało. No. No, ale i tak żeśmy późno wyjechali, w międzyczasie się wesele trafiło, to też był przestój weekendowy. No i się zaczęło 23 albo 6 lipiec, zaraz się okaże. Tak, 23 lipiec był wyjazd do Jęczmień, w końcu wyczekiwany długo. Dwa dni, w sobotę myśmy kosili, mieliśmy kosić we czwartek już, ale się dopiero w sobotę wyszło. A jeszcze pamiętasz jak byliśmy po paski dwa razy? Tak, na Jędrzejowie raz. Krzywdy. Okazało się, że chujowe. Kurde, dopiero później przemierzyliśmy. Tak. I dopiero się udało. Założyliśmy na tego następnego dnia paski. Bo żeśmy się czekali. Jeszcze się czekali. Żeśmy się zapytali, a przecież zrobiliśmy 6 krótszy. Krótszy ma i nie się 540 czy 500 ileś, a my żeśmy 600. 560, a tu 600. 600. I dopiero żeśmy znaleźli i jeszcze internecie. Jeszcze od nas ty, 620 by był, tak, to był spoko. Tak, bo 600, bo teraz się go napić, mało co się napina go. No i teraz się go nie da napić bardziej, bo już nie ma co. No i zaczęło się żniwa. Pierwszy tydzień żniw. Kosiliśmy w sobotę, potem deszcz, niedziela przestój i wyjazd chyba w poniedziałek. Awaria wariatora. We wtorek. Pierwsza awaria to żeśmy awariatora, żeśmy cały czas. Drogi pamiętniczku, dzień 30 chyba trzeci, wpis drugi do dzisiejszego dnia. Zakaria siedzi i kręci te koło. A tu pomagier. O, czekajcie, bo to erkował. No dawaj jeszcze raz. Nie umiem. Sexy. Piotruś, jak jest? A ci bębę wywało. Kalgonu. Mogło być źle, a jest dobrze, tak? Tak. Piotruś, ale kalgonu chyba nie łykałeś. W trakcie obiadu archiwalne nagrania. Archiwalne nagrania. Piotruś siedzi. Mogło być źle. Ale jest dobrze. Taki nabity wtedy, że u mnie na pokoju, no. Także tak, drogi pamiętniczku, wąsik mi się zrobił z brudu, trzeba golić. No i tak, siedzimy sobie i robimy. Znaczy się ja siedzę, a Stachu zakarkuje. Tak. Z tym mordowali. W poniedziałek chyba to był wyjazd pierwszy. Co był wyjazd pierwszy, czy we wtorek po tym deszczu żyto kosiliśmy. Żyto kosiliśmy. Ty pojechałeś do roboty, bo akumulator padł, już późno było. Ja załadowałem. Tak, wtedy akumulatory nie chciał odpalić. Mówię, kurde. Akumulatory, no te silnik stanął, żeśmy robili. Mówię, silnik stanął, czy co? A się okazało. Piotrusia steniką, Piotrusia steniki dzienne. Akumulator 60-70 godzin. Odpaliłem, pojechałem. Dobrze, że. Bateria scenika uratowała bizona. Dobra, i lecimy dalej z tematem. Został, to że Przemoc przyjechał. Ja pojechałem już kombajnem na pole, mówię lecę tam, bo mieliśmy u pana Janka kosić. I w połowie drogi, w pasek na środku drogi, znowu spadł, przekręciło. A przez wariatę. Pamiętam. No i potem chłopy dojeżdżały po 15 minut. A ja tak w robocie na łącza tak, byłem na wtedy łącza. Akurat, no oni puszą, że Piotruś mi bardziej wszystko relacjonował, no bo ty to tam działałeś. Ja działałem, Piotruś relacjonował i co? Podjeżdżałem do 15 minut, dachy, co tak długo? Ja była stanika, nie chciał odpalić, zdech akurat do zera, nawet ikonki się nie zapaliły, ale widzę odpalił. No i co? Założyliśmy stary pas i jechałem do domu, następnego dnia wyjazd po wariator. Zadzwoniłem do wojewodaniowa, mówi, że wariator ujęty. No to co? Do krzywdy znowu. Do krzywdy. Pojechaliśmy. Oni to już nas znali, bo my tam już byliśmy z 5 razy. Co drugi dzień robiliśmy. Przez pierwszy do bizona. Przez pierwszy tydzień. Mamy magazyn spółek. Przez pierwszy tydzień robimy na co drugi dzień. No. Później no to zrobiliśmy to, zaczęliśmy kosić. Kurde. Skosiliśmy trochę wtedy. Skosiliśmy chyba. Co my kosiliśmy? A pszeniczkę zaczęliśmy. Pas się urwał u Piotrusia. Tak. Założyliśmy ten. Zdążyłeś skosić jeszcze tam co u Janka. Pszenicę. Drogi pamiętniczku, nowe koła za 1600. O, zobaczcie jakie pięknie jak się mieni. Nowy, nie to sorry, stary pasek, bo ten drugi strzelił. Tu nowy za 600. A gdzie ten drugi? A tu jest stary, pęknięty. Jeszcze gdzieś jest jeden za 600. Pszeniczka, żniwa, popołudniową porą. Zobaczcie, jak pięknie słoneczko świeci. Robimy tu dzisiaj biwak, zapraszamy na imprezę. Zapraszamy na Wiksę. Wiksa.
palimy tu grilla, namioty i bajania do rana. A kurier przyjedzie rano. Tu pod kurde kombajn z pasem. I skosiłeś to, wtedy tam, ta. Ona tam fajnie dała. Fajnie dała. No, wtedy chyba skończyliśmy. Skończyliśmy, następnego dnia były nagrywki i wieczorem mieliśmy wyjeżdżać. Ale coś, czekaj, wtedy, aha, i było, były nagrywki, tak, dopiero żeśmy po południu ruszyli. No czekaliśmy i na pas. Jechali o dookoła i się urwał klawisz. 20 minut kosiłem, Stachu. Ja to tam, ja byłem ogólnie na polu, byłem. Już przyjechałeś na pole. I ty żeś już kosił z Piotrusem. Tak, ja już kosiłem. Piotruś wyszedł, ja wszedłem na kombajn, a Piotruś się drze, wyłączajcie kombajn, no. Nie? I woła mnie. A ja mówię, co, a ja pan wylatuje, Karol muci, a tam klawisz kurde leży i bije w tą przegródkę. Przegródkę. No, co trzyma tę ramę no, z tyłu, ten wysypy słowę. Ten kantownik, no, taki kantownik został no, pewnie. Ja mówię, latuje, gaś ten kombaj, a co, pali się silnik, co? No. Ja mówię, no chodź to zobacz. Ten zeszedł z kabiny, zajrzał tylko tą tak, ręce w opaku. Kurwa. Ten to... I co? Zjechaliśmy na chatę, do ogródka, do siagra, żeby już nie jeździć. I co? Rozbieraliśmy w klawie. No jeszcze rozbieraliśmy, tak? Do północy skończyliśmy. Jeszcze mieliśmy miły telefon z Ameryki. A, tego, Michaela. DJ Mike. Z Michaelem żeśmy gadali wtedy, no. Jak żeśmy rozkręcali dupę, żeby wyjąć właśnie ten, no. Klawisz. No. Zeszło się, klawisze. Zeszło się, no ale to po ciemku żeśmy robili o światach, no i udało nam się to wyciągnąć. Następnego dnia kupiliście z Piotrusiem. Pojechaliśmy rano, bo tu pojechałeś chyba... Bo do urzędu było. No, dziś byłeś właśnie. I z Piotrusiem pojechaliśmy przyczepką, a klawisz wystała jeszcze ze 3 metry. I ja podniosłem. S7 i lecieliśmy z klawiszem. Wziął tylko patrzyli, bo do kombajnu klawisz. Ostatnią sztukę mieli. Ostatnią sztukę mieli na zapasie. Do rekorda, bo dłuższy. Bo mieli na drodze 0,56 tak. mili, a do rekorda ostatni żeśmy wzięli. No i co, to był już piątek potem. Założyliśmy go jeszcze, tak. Wyjechaliśmy chyba. O 17 wyjechaliśmy. O, założyliśmy jeszcze stan rzeczkę na ten, na lusterko. Ty żeś go pokropiła doświęconą i rura. I wtedy zaczęliśmy kosić. Od 17 zaczęliśmy kosić. No co my kosiliśmy wtedy? Czekaj. Pszenicę, dalej kosiliśmy koło billboardu. I kosiliśmy na dzierżawie całą przyczepkę twoją. Pojechał do Daniela. U Daniela kosiłem. To był ten sam dzień. Tak, to był ten sam dzień. Działo się wtedy. U Daniela skosiliśmy 1,5 hektara pszenicy, wróciliśmy na szewce i musieliśmy dalej pszenicę. Musieliśmy dalej pszenicę. Zjechaliśmy z powrotem tutaj do mnie i później na dzierżawę. Na dzierżawę. Potem później u ciebie. Jeszcze u Manika na dzierżawę. I sypaliśmy i później tak. Zaczęło znowu coś napierdalać. No. 22 godzina, żeśmy wyjeżdżali z pola wtedy. Skończyliśmy. Pszenicę skończyliśmy, a następnego dnia zaczął padać. Tak, dokładnie. I chodził kombajn w końcu tak jak należy. Po południu, żeśmy wtedy położyli z 5-6 hektarów. No, tylko później było coś. Ślimak ten. Napęd ślimaku. No ale potem padało znowu i żeśmy czekali chyba cały tydzień. Na przężyto. Do czwartku. W międzyczasie zrobiliśmy regulację napędu, regulację prędkości tych motowideł. No ten wariant i ten ślimak już zrobił. Tam cała ośka była walnięta. Ty czekaj, mam tu na tę ośkę. Masz jeszcze ośkę. Twoja kurde. Jest ten tłok cały. Cały jest, nie wiem czy będzie widać dobrze. No. On w środku tu jest to, widać, a tu ma, o jest i tłok. O. Jest i tłok porysowany cały. Sztywno, nie chciało się przyspieszać. Jeśli się pytałeś, dlaczego tak szybko motowidło, to było właśnie... I straty oleju też jakie były, bo bańka hydraulicznego życia szła na cały dzień. Mielibyśmy cały zbiornik oleju hydraulicznego, wszystko wyciekło praktycznie. Moje zapasy, kurwa, żeliwne też poszły wtedy. Z Zenoxa, co było, ten olej, tak samo. No i co, potem był następny dzień koszenia. Wyjechaliśmy 9.40, zaczęliśmy kosić 9.40. Nie, przepraszam, wieczorem zaczęliśmy kosić, to było 15-16, bo zboże suche. Nie, było. Jedno pole żeśmy skosili, a ich pojechaliśmy w drugie i już rosa siadła. Już bo po deszczach to było. Zakleiło nam sita zakleiło nami i już zaczęło też brudne lecieć do zbiornika, bo już nie odwiewało. No. I dopiero od rana zaczęliśmy mieszanki, jakieś tam zaczęliśmy takie właśnie te moje kamerczki, takie te pierdółki, co tam nie dało się doorać jesienią, to żeśmy tam te mieszanki pogolili. 35 stopni wtedy w dzień było, pamiętam, ale byłem ugrzany w tym kombajnie. I wtedy żeśmy skończyli przężyto. Wszystko skończyliśmy. Skończyliśmy tak. Wszystko u ciebie skończyliśmy. U mnie tak, skończyliśmy przężyto tutaj i przyjechaliśmy tu za stodołę. I
wtedy pierwszy wyjazd na usługi. Na usługi. Na usługi pojechaliśmy. Pojechaliśmy na usługi i to było tak do 15, kosiliśmy do 14 coś, wysypaliśmy, zjedliśmy tu obiad. Zatankowaliśmy, ja paliwo. Tak, sam pojechał kupić paliwo, zjedliśmy tu obiad i rura o 16 na usługi. No, pojechaliśmy na usługi. I na usługę... Jeszcze musieliśmy przekarczować sobie drogę przez las. No. Tam możesz, o, tam, zimno mi trochę. Na TikToku były właśnie. Tak. Było na TikToku, jak żeśmy las cieli. Czy ty z tym, żeś chciał pomimo? Ja chciałem, bo w klapeczkach już przerzuciliśmy się na weekendowy klapeczki bez karpetek. Bo już było ten. Nie, bo. Się nie zmieścimy. No i taka sytuacja. Zgłoszony, no ty u ciebie jeszcze było. Nie było jeszcze tam przeżytko. Te zielone kawę i też. Mokre było zboże, nie? I mokre było w polu ogólnie u mnie, bo to mokry kawałek był. No i kosiliśmy i 22.30 byliśmy w domu i cały dzień wtedy od rana, od 9.40 się do kombajn to zjechali. Do 23.00. Jeszcze mieliśmy upierdliwych jednych takich klientów, ale już nie kosiliśmy nie tam, nie dało rady. Po pół hektarka 10 km jechać, to trzeba by po 1000 zł wołać, żeby kosić, żeby się wracało. A jeszcze nie było przejazdu, by trzeba było się rozpinać, no. Bo tam nie było miejsca jak pół dnia na pół hektara, żeby zmordować, to odpuszczaliśmy. No. I cóż, zima się zakończyły, potem trochę poczynku. Jeszcze u siebie żeśmy skosili, a to następnego dnia. Z deszczem było. Tak, rano zacząłem o 9 kosić rano. Już rano o 9 ja miałem przyczepę pełną. No. Rzucałem przyczepę. Z tego przeżyta z za pola tutaj z tyłu. Ja miałem przyczepę pełną, żeby właśnie ten. A jeszcze był przypadek, co z tyłu sypaliśmy to przeżyto. No. Za 100 domów Mustafa, co? A z tyłu się wysypywało. Wysypywało, bo burda otwarta była. Nie była zamknięta. No, ale jaja były. Żeśmy zbierali jeszcze. Kurwa, ale fajnie było. Poszło na przemiał. Ale rok był taki rozwojowy. No i później talerzowa. Była, talerzową żeśmy robili całe te wszystkie hektarki nasze, hektarki, ogródki. Ogródki, no i u mnie wtedy doszła nowa dzierżawa, pożyczyliśmy tutaj od przyszłego teścia Karola Mijakową, no i kosiliśmy. Ile ja to mordowałem? Kurde, ze 3 dni. 3 dni mordowałem, bo to, nie wiadomo, nie po całej, bo nie dało wytrzymać. No, bo też gorąco było, ale żeśmy właśnie, jeden przejazd trwał 20 minut? 30 minut. 30 minut, no. Jeden przejazd był jedną stronę. Czyli godzina na jedną i drugą stronę. Tak chyba po 3, po 4 godziny kosiłem. No. To łącznie chyba wyszło 10 godzin tego koszenia, czyli ileś. No bo lepiej nawet. Bo rano kosiłeś, hektary. Rano i po południu kosiłeś. Potem orka, zbieranie tego siana. No i uprawy głównie potem. No ale John Deere wtedy wjechał, nowy nabytek miał być. Miał być nowy nabytek, mówię Daniela. I była właśnie taka akcja na kanale, że o, nowy nabytek. Nowy nabytek, mówię, nie? No, gratuluję, więc ja tam było powiedziane w filmie, że to wuje Daniela, ja pożyczę nad niego. No było fajnie, fajne, wiecie, no, w roku taki był, przełomowe to lato było, bo tu kombajn nam wpadł, tu jeszcze John Deere'kiem robiłem, tu jak z 30 się człowiek przesiadł na taki sprzęt 4x4, to Te 5 hektarów, co tam do orania miałem, to pykło dosłownie na momencie. Deszcz jeszcze padał, pamiętam, z deszczem orałem. No ale te warunki później siewne też były liche. Oj, były, no. Bo to mokro było, nie dało się orać. Ci, kto 30 zakopałem się. Którzy orali wcześniej, no to tak. Udało im się. A ci, co chcieli później, no u mnie, ja to później chciałem orać, bo mówię, nie wiadomo jak będzie sucho, to cóż. W przyszłym roku będziemy, to będziemy już od 1 września orać. Chyba trzeba będzie orać, tak. Bo wtedy Dzida właśnie, spółgiem, no. Później znowu nie dało się orać tego. Bo mokro było i te niektóre siewy też już były opóźnione, no ale cóż, no tak było, wyszło. Niestety, no ale październik kopki oddał. W październiku kończyły, pamiętam. Tak. Wtedy. Co do tak ostatnie pola było, były tam, pola, no. Ale i tak pogoda w październiku oddała i tak to zboże wsiane w październiku, no. Przeżyto, czy coś to się rozkrzywiło. Trochę się, kurde, posiało agregatem, a później jeszcze było kończyć, bo się zjebał niestety. Niestety. No, zjebany jest, nie wiadomo co tu robić. Co będzie dalej z nim, nie? Co się okaże wszystko w przyszłym roku, co się będzie działo. Wtopa była ciapka. Z siewnikiem, teraz no, wyciągałem się siewnikiem, kurwa, to żebym się utopił. Później ten, Jacek przyjechał, bo ogarnął ci tam... Też znowu inny ciągnik na kanale znowu był. Znowu myślałem, że znowu masę jak... Nowy nabytek. Jak wszystkie takie nabytki, to kurde, to był przełomowy rok. Rok był taki, że oj. No ale jak sporo się działo, bo mówię, Bizon na kanale był, no, nowy nasz nabytek, John Deerek był, IMF był. Tak to zazwyczaj były ciągniki typu 60, jak no, do chłopaku na dworze pojechaliśmy, ale tak to były i John Deere, Ferguson i jeszcze potem była akcja z kukurydzy już tutaj w listopadzie po tych siewach całych, co u Wąskiego, kościliśmy pozdrow Wąski.
i New Hollander TX-em. Kurczę, fajny ten sprzęcik, fajne tam areały. Będziemy więcej nagrywać w przyszłym roku z chłopakami, także myślę, że przyszły rok będzie ciekawszy pod tym względem, że no będzie więcej różnorodności, bo może u tego jednego znajomego nagramy, u drugiego znajomego, nie to tylko. No ile razy też, ile ja też miałem propozycji do Bartka jechać tam. No, żeby to nagrywać. Pozdrawiamy Bartka. Agresie to wszystkie. Ale zapomniany kanał. No. Zapomniany kanał. Z Bartka ta tam robię na tym robocie. Na Malikowie to pionę zbijamy razem. No. Ile razy też mówił, żeby przyjechać tam, przyjechać na akcję, a wtedy akurat. Wtedy też żniwa to byliśmy cały czas na łączach. Jak tam kościcie, no wyjechaliśmy kościół. A wy już po żniwa, a my po części do krzywdy. A my po części, no widzieliśmy wiadomego jak leciał, a my lecieliśmy, ale z tym. Z bitką. Z wytrząsaczem, z klawiszem, które lecieliśmy na bitce. Z przyczepką. My ósma, czy tam po ósmej jakoś, przed dziewiątą z Piotrusiem pojechałem, bo Piotruś do towarzystwa, żeby pomóc też załadować to. Po drodze, a oni już tam ciachali. Pogoda była wtedy przed tymi deszczami, właśnie, co następnego dnia, co miało padać, nie? No a wtedy właśnie, te jak żeśmy kosili w nocy, to można było kosić całą noc, bo w ogóle nie było żadnych roślin, niczego, suche było zboże. 22 i suchutkie nic. Wtedy lepiej jeszcze, jakbyśmy zajechali wtedy w te przyrży, to nie było na co sypać. No to by kosił. Kosił by całą noc. Kosiłby, bo wtedy akurat nie było takiej rosy. Później po tych deszczach to już znowu ziemia parowała. Ziemia parowała strasznie i zanim strasznie na słowę siadała, a wtedy jak było gęsty łan, to ciężko miało przerobić. 19 godzina ogólnie była tak i już było wilgoć. Już było wilgoć. Że jak wziąć ręką, to już rozczuło. Nawet jak było słońce. No i co? I zakończenie roku w sumie było. Teraz co tu na jesień się dużo nie działo. Wiatr żeśmy zaczęli stawiać teraz na bizona, śniegu dowaliło, by to przeszkodziło. I teraz by można było coś robić. Pług nawet wszystkie bowy znowu wpadły, że będziemy mieć dwa pługi wszystkie bowy na kanale. Do John Deere'a, jak mu robił John Deere'kiem w przyszłym roku, to akurat będzie największym odkładnią. No i siewy długie do listopada były chyba. Ostatnie pszenice, i tak dalej, to siane były późno. No i co? Też nie było, chyba oprysków nie było. No było, pryskałem też to, ale. Ale nie było nagrywane, bo to nagrywane. Takie łapane opryski stopu robił to. Rozpięliśmy kombaj, no i w sumie tyle, wiata i był koniec roku. Nagraliśmy trochę tych filmów, napiszę ile tych filmów było. Rok był ciekawy ogólnie, podsumowując, to się działo w tym roku chyba. No bizon był, to chyba było najważniejsze. Dwa lata temu na przykład, porównując to był rok jak każdy inny, że trochę pola zeszło. Były te, wiesz, te ręczne 5 hektarów. No w tamtym roku to były tylko te wtopy takie. No. Bardziej takie. No to też, no... Tak, 30 wtopa. Historycznie na kanale, co się utopiłem 30, co? Przyjedź, no 15 minut i pojedzie. No wtedy, no coś i ja... 4 godziny to siedzieli na polu. No co siedzieli. No i tak, rok zleciał, panowie wtedy panie. To był rok wtopów i pamiętam, Przemacz, żeśmy wyciągali w lesie. Na dwa jeszcze byśmy się utopili wtedy. Ruska najpierw, do pierwszej 60 podjechaliśmy. Ale te rok, co teraz był, to oprócz tego, co się siewnikiem zakopałem, to nie było w ogóle. No nie, to był dobry rok. No i co? Kończymy ten odcinek, czy podsumowujący. Na przyszły rok coś będziemy mówić. Plany? To... No wiata chyba. No. Wiata na ten moment będzie. Chcemy zrobić, a co dalej to coś się... Coś na pewno znowu... To pogrzebie niespodzianka. Znowu coś pogrzebiemy przy bizonie. No, żeby... Header będziemy prawdopodobnie remontować, całutki. Żeby zrobić header na tip-top, bo się trzepało. Trzepało się właśnie, mówiliście, że się trzepało, to się właśnie wszystko trzepie od headeru. O header. Jest bicie na ślimaku. Ślimak jest do wymiany, spawany, krzywy i przetrącony, tam nie ma... Powyrabiany tak samo. Powyrywane też są te mocowania tych palców, co zagarniają do gardzieli. Wymalujemy to, będzie jak nowy. A dalej, no to tam w kombajnie więcej to coś tam... Nie będziemy, no wiadomo, zobaczymy. Coś tam możemy zobaczyć, ale... Grzebniemy jakieś... Wszystkie jakieś łożyska tam były, wszystko wymieniane było. Tak, takie drobne zostały naprawy, tam koło musimy przestawić jedno załączanie wysypu rury. Tam pasek nam... Może łożyska na wialnie wymienimy jeszcze, bo już umiały... Zobaczymy. No i jeszcze koło, na sprzęgle, co napędza tam zimter. No i coś z grubszego niby zobaczymy, bo mieliśmy wymieniać podsiewacz. No to tak, z grubszych rzeczy w bizonie, ale zobaczymy jak to będzie. Czy się wstrzymamy, zobaczymy. No dokładnie. Czy kupimy go i będzie leżał w razie czego na nocną wymianę? Na nocną wymianę. No, nie wiadomo, no, ale na pewno header. Przy headerze musimy zrobić. Dokładnie. No, nie lubimy. No i to wyłączanie tego headera, kurwa. Tak, żeby to się włączało. Bo że jak sypiesz to z headerem.
to wkurza. Jeszcze jak trzepało tą kierownicą przez ten headerem, całą trzepało. Widać na filmiku, jak się przyjrzycie, to że headerem tak. Zresztą było przecież pokazane, jak żeśmy ostatnio rozłączali, to załączaliśmy wtedy, kierownica stała w miejscu. Równiutko. Nie było. Nie było. Gdzie jak żadnego wyważony wał był, no to jaki może być? No właśnie. Bicie na mockarni. Na mockarni. Wszystko było nowe na mockarni. I cepy, i klepisko, i wały. Gwiazdy zostały. I nowy wał był, także... Gwiazdy zostały stare i tyle, nie? Jedynie to odrzutnika żeśmy tylko nie wyważali, ale tam się nic... A co tam odrzutnik? Nie działo. Tylko wał był założony. Nowy. Wał był nowy założony, blachy były tam... No były te listwy niektóre poprostowane, bo tam też jakiś chyba kamyczek się wpierdzieli, no ale tak to tyle. I rok zleciał, no to co? W nowym roku życzymy każdemu dobrej pogody. No i co, szczęśliwego nowego roku. No. I zobaczymy. Zobaczymy, o planach. Jaki wyjdzie ten kolejny. Dokładnie, o planach grubszych nie mówimy, bo tu wiadomo, nie ma co zapeszać, a też jak człowiek planuje, to nigdy nie wychodzi, także wszystko wyjdzie na bieżąco. Śledźcie nas, to będziecie widzieć, mam nadzieję, że... musimy na tego Piotrusia namówić, żeby pokazał swoje gospodarstwo. A Jesiaka kupił, to będzie Piotruś oprawiał. Wysyłałeś Jesiaka, weź przecież tutaj te zdjęcie. Na grupie, co złomowo. To jest taki Jesiak dla Piotrusia, kurde, ale... Już wam pokazuję, tylko znajdę. To pokażesz na filmie, wrzucisz film. Wrzucę tutaj Jasioka, zobaczycie zdjęcie. Takie niebieskawe. I tam potężne, tam cztery gary silnik był. Co ty gadasz? No. 60 było. Nie wiem, chyba może od jakiegoś starego Zetora chyba, bo taka pompa trochę inna, chyba że pompa zmieniona. Nie, on powietrzem był chłodzony. Powietrzem? O, tak. Taki Jasiok. O, niebieski. No, Piotruś by se kupił. Kurde, Jasiok fajny. Latałbym, dwie skipki podnosi, by zapiął. Tam wszystko było. Dwie skipki tylko, siłownika by tylko nie było, siłownika tylko nie było. Dwie skipki by zapiął, by szedł jak zły. Co dalej? Więcej no to coś nie zdradzamy. Będziecie oglądać. Będziecie oglądać. Jakieś plany są, ale czy to wypali w dzisiejszych czasach, to różnie może być. Zobaczymy tak. Siłownika raczej chyba nie kupimy, bo... Może w Totka wygramy. Na pewno nie w tym roku. No. Chyba, że była jakaś okazja, ale wątpię. To by musieli chwilówkę wziąć. Na chwilę. Na dłuższą chwilę. Nie, ciężko będzie, nie? No. Dobra, to z ciągnikiem na razie jest temat za na razie jest. Jest planowany kiedyś tam. Kiedyś jest, ale kiedy? Nie wiadomo. No to co, kończymy ten odcinek podsumowujący. W hibernacji. Temat w hibernacji. Zaplanowany. Także życzymy w zasadzie już szczęśliwego nowego roku 2023, bo jak filmik się ukaże po nowym roku, to... No, to będzie to na nowy rok. Takie będą spóźnione... Dokładnie. Spóźnione życzenia. Dziękujemy Zenoxowi za współpracę w tym roku. Też współpracowaliśmy z Sebą, pozdrawiamy tu Sebę. Tak, Sebę pozdrawiamy. Firmę Horpol również, całą brygadę tam, Adriana i resztę ekipy. No i co jeszcze? Dziękujemy wszystkim za... Którzy nam pomogli tam, wiecie, w rozwoju kanału, bo było parę osób, co nam pomogło, doradziło, wiecie, jak to jest. Samemu człowiek tam ciężko by zdziała, tu wiele osób pomagało, jakoś doradzało, także... Aby przyszły rok był lepszy, nie? Albo taki sam jak ten, czyli nowy nabyty jakiś potężny. Nie wiadomo, no. Ja bym coś wypalił, było kilka tych nabytków. No nie. No co, to kończymy, to pozdrawiamy was, dziękujemy za ten rok i zobaczymy się w następnym roku już nowymi filmami, także pozdrawiamy was. Pamiętajcie, z dwójki, trójkę ciężko zrobić. No właśnie. Na początku zawsze. Także łapeczkę do góry, zostawcie subskrypcję i do zobaczenia, nie? Trzymajcie się, no i to cześć. Z garażowej pogadanki, nie wiem. Nara.